Proszę Państwa, ta uroczystość dzisiejsza będzie tutaj krótka, że tak powiem, dlatego że też Państwo pozwólcie, że nie będę wszystkich oddzielnie witała, dlatego że druga część tej uroczystości za kilkanaście minut odbywać się będzie w Domu Strażaka, na którą to wszystkich serdecznie oczywiście zapraszam. Tutaj natomiast chciałabym bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkich gości, którzy przybyli do nas, łącznie z delegacjami, z mediami, które tutaj mamy, dzięki którym potem się możemy obejrzeć i coś przeczytać o nas. Bardzo dziękuję, że są. Ale najszczególniej i najbardziej serdecznie chciałabym powitać dzieci z przedszkola Zielona Kraina w Krończynie. Brawo, dzieci! Chciałabym powitać te dzieci bardzo serdecznie, ale również nie mniej serdecznie ich rodziców, bo wiem, że ktoś musiał dzieci przywieźć, więc są to na pewno rodzice. I bardzo wam bardzo dziękuję, kochani. Bo mimo, że to jest sobota, to jednak znaleźliście czas i przywieźliście swoje pociechy tutaj do nas, żeby nas tutaj rozweselić ich występami. Witam również bardzo serdecznie panią dyrektor przedszkola, panią Aleksandrę Szczepańską. Które przygotowywałam, czy pani przygotowywała, już teraz nie wiem dokładnie, czy dwie, czy jedna pani przygotowywała dzieci do tego właśnie wspaniałego występu. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bardzo serdecznie proszę dzieci na scenę i o przedstawienie swojego występu. Brawo, zachęcamy Was! Nazywam się Gabryna Zakowska. Przyjechała z przedszkola Zielona Kraina. Powiem wam wiersz pod tytułem Szymek. Chociaż do imienia Szymek niezbyt łatwo dobrać ryb, jednak musiał postać wieczyk, bo to jest mój wnusio pierwszy. Szymek oczko w głowie dam, wszelkie dobra jest bogat. Samochodów ma bez liku, swarfo mieści na koźniku. Ma zabawy mnóstwo całe, jedne duże, drugie małe. Klocki, traktory, zwierzaki, jeden taki, drugi siak. Wszyscy bardzo go kochają, ponad miarę rozpieszczają, bo tak chłopak jest urzęd. Ciągle mu się śmieją oczy, gdy go spytasz, powie on, że chciałby zostać pilot i dlatego rośnie dusz i w podziemnym wojsku służyć. Thank you.
Nazywam się Olek Soca. Przyjechałem ze szkoły Zielona Kraina. Powiem wiersz pod tytułem Wociek. Wociek to niezwykły ptak, biało-czarny nosi flak. Melonika nie zakłada, bo wrocie z głowy spada. Wociek ma czerwone nogi, ale cienkie boże nogi. Zwykle długi dziób, plocy w wodzie, chlup, chlup, chlup. Chodzi sobie wolnym krokiem, ale pystrym strzela okiem. Czy nie widać łapki myszki? Bo mu z głodu gnają kiszki. Ludzi wczoraj z ciepłych krajów. Było mu się tam jadło. A tu zimno i deszcz pada. Mokre gniazdo rodzice. Czeka aż przyleci żona. Przemęczona, utrudzona. Bardzo łatwiej wszystko zjeść, nawet kiedy chce się jeść. O, pięknie! Yeah.
jestem pod wrażeniem. Naprawdę, dzieciaki są tak wspaniałe i sympatyczne, że jeszcze raz gorące brawa dla naszych kochanych dzieciaków. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Za chwilę bardzo wszystkich poproszę jeszcze raz na scenę, żebyście przyszły kochane dzieci, wszystkie, które dzieci występowały. Bardzo proszę, żeby tutaj były na scenie, dobrze? Proszę Państwa, chciałabym jeszcze powiedzieć, dlaczego właśnie my tak się bawimy z przedszkolem. Ktoś by pomyślał, że na starość, no to wiadomo, jak to jest, z nami nieraz. Ale drodzy Państwo, tak jak 5 lat temu prawie powstał u nas Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak od razu wpisał się w naszą działalność właśnie współpraca z najmłodszymi, czyli integracja pokoleń. I tak właśnie co roku zapraszamy co inne przedszkole. Było już przedszkole samorządowe u nas, Kubuś Puchatek, było przedszkole to inne, nie w obliczu Zdobrzenia. I no i dzisiaj gościmy Krończyn, Zielona Kraina. Także bardzo nam miło, że również Wy nam też przedstawiliście wspaniały program. Bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję dzieciom. Dziękuję również Pani, która przygotowała dzieci, rodzicom oraz Pani Dyrektor, która też tutaj niemało trudu włożyła, żeby to wszystko zorganizować. Proszę Państwa, chciałam jeszcze zwrócić Państwa uwagę. Na pewno niektórzy wchodząc tu zauważyliście przepiękną wystawę po mojej lewej stronie, która się tam znajduje. Otóż jest to wystawa naszej koleżanki Hani Czajkowskiej. To ona takie piękne rzeczy robi. Hanna, pokaż się wszystkim, żebyście wszyscy się wiedzieli. Mały mi się zna, Hanie, ale nie wszyscy jeszcze, bo są ludzie, którzy troszeczkę się już mieszamy, nie wszyscy są zawsze ci sami, więc przedstawiam właśnie Hanie, jak ona jest zdolna. To odkryła ten talent podobno w trakcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I teraz mówi, że nie wyobraża sobie już życia bez takiej właśnie swojej działalności. Mamy jeszcze inne koleżanki zdolne, które też haftują na przykład karty okolicznościowe, no ale dzisiaj nie wystawimy tutaj swojej wystawy, więc podziwiamy. Będzie czas jeszcze podziwiać po skończonym tutaj naszym tutaj występie, żeby tą wystawę dokładnie sobie obejrzeć. Zapraszamy serdecznie. A teraz bardzo proszę, żeby moja koleżanka poczęstowała wszystkie dzieci słodkimi upominkami. To dla dzieci. Proszę Państwa, patrząc, jakie mamy zdolne dzieci, to możemy być spokojni o naszą przyszłość. Także jeszcze raz serdecznie naszym kochanym dzieciom dziękujemy i pozwólcie, żeby także ich troszkę na słodko poczęstowali. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze wszystkim tu występującym i Wam, drodzy Państwo, że przybyliście do nas, ale w trakcie, właściwie teraz zauważyłam, że przybyła do nas delegacja z Lipna, w której przewodniczy Pan Kazimierz Starzyński. Bardzo serdecznie witamy. Do domu strażaka, bo tam się odbywa dalsza część naszych uroczystości. Także proszę Państwa, teraz dziękuję bardzo. Proszę bardzo, sobie jeszcze przez chwilę można obejrzeć naszą wystawę i powolutku przemieszczamy się do domu strażaka, który znajduje się, Państwo wiecie gdzie, prawda? Niedaleko. Dziękuję bardzo. Thank you.
Delegację z Wód
Włocławka, której przewodniczy pan prezes wcześniej wspomniany, pan kolega z Włocławka. Zapomniałam, przepraszam, nazwiska, bo to nowy nasz pan kolega. Witam również delegację z Lipna, której przewodniczy pan Kazimierz Skarżyński. Witam także bardzo serdecznie delegację z Wielkiego. Bardzo serdecznie witam także media, które towarzyszą nam od początku dzisiejszego spotkania. Bo proszę Państwa, dla tych, którzy są dopiero tutaj, muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się już wcześniej w Domu Kultury Żak i tam mieliśmy piękne wesele w wykonaniu dzieci z Krojczyna, z przedszkola Zielona Kraina. Bardzo serdecznie to przy okazji jeszcze raz dziękuję pani dyrektor Aleksandrze Szczepańskiej oraz panią wychowawczynią, które przygotowały dzieci. Tutaj widzę jeszcze kolejna niespodzianka, również dla mnie też jest to niespodzianka, ja już wcześniej widziałam. Nas przedszkola, no pod kierunkiem oczywiście pani dyrektor i pani wychowawczyni przygotowały nam szereg niespodzianek. No między innymi mamy chleb, który rozumiem został złożony na moje ręce, ale chodzi o poczęstowanie wszystkich gości. Bardzo serdecznie dziękuję. Wrócę do tego tematu jeszcze za chwileczkę, a teraz ten chleb przekażę panią do kuchni. Poproszę o pokrojenie i poczęstowanie nas wszystkich. Jest to przecież chleb wypieczony na naszej dobrzyńskiej ziemi. Dziękujemy bardzo. Jest to naprawdę miły, wspaniały akcent. Tego jeszcze u nas nie było. Dziękujemy bardzo. Teraz proszę Państwa, skoro już stało się za to, że mam nadzieję wszystkich przywitałam, czas na naszych sponsorów. Drodzy Państwo, mamy sponsorów, którym dzięki to właśnie tym ludziom, którzy tutaj siedzą, o dobrym sercu udało nam się, uda się nam i możemy w ogóle organizować tego typu imprezy. W związku z tym bardzo serdecznie proszę pana starostę, bo chciałabym wręczyć podziękowanie pani starosto. Pozwólcie Państwo, że ja sobie to przeczytam. Podziękowanie dla pana Krzysztofa Baranowskiego, starosty Lipnowskiego oraz zarządu powiatu w Lipnie za objęcie patronatem i dofinansowanie 8 spotkania szkoleniowo-warsztatowego z biegiem Wisły organizowanego cyklicznie przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobrzyniu nad Wisłą. Dzięki wsparciu i zrozumieniu, okazaniu dobrego serca i otwartości na potrzeby innych możliwa jest realizacja marzeń i pragnień naszych seniorów, wdzięcznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo dziękuję pani starosto, ale chciałam tutaj jeszcze nadmienić, że to nie jedyna, pomoc, jeśli chodzi o pana starostę, ponieważ zawsze, kiedy się zwracamy o pomoc, taką pomoc otrzymujemy. A zwłaszcza nasze wycieczki są wspaniałe. Ci, którzy z Państwa byli, mogą potwierdzić, było to już drugi raz. Jedną wycieczkę mieliśmy w roku ubiegłym na Polesie, zwiedziliśmy całe Polesie, a w tym roku Dolny Śląsk. Dzięki dofinansowaniu właśnie przez nasze starostwo. Dziękujemy bardzo. Thank you.
pozwolę na pani Dorotę Kalinowskiej. Bardzo prosimy. I podziękowanie dla pana Sławomira Balcerowskiego, ale też pana nie ma, podziękujemy osobiście. To tyle, proszę państwa, jeśli chodzi o sponsorów. Proszę państwa, chciałabym tylko jeszcze powiedzieć kilka dosłownie słów, dlatego że nie będę przedłużała i opowiadała tutaj o działalności naszych uniwersytetów. Bo wiecie państwo, na pewno wszyscy się ze mną zgodzą, że my stanowimy już ogromną część społeczeństwa i bardzo się też cieszymy, kiedy władze nas zauważają. Naprawdę. Dlatego, że to nas po prostu podbudowuje, dodaje nam sił, skrzydeł do dalszego działania. A my w Dobrzyniu, mówię tym razem o naszym Dobrzyniu, tak czuję, że my się coraz bardziej rozwijamy, a niedługo będziemy mieli dopiero 5 lat, więc aż tak długo tutaj nie działamy. Proszę państwa, więc to jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo ważne, ale chciałam jeszcze, będąc przy głosie, bardzo serdecznie podziękować pani Oli, którą tu już przypomniałam, pani Oli Szczepańskiej, pani Aleksandrze. Tym bardziej czuję się taka uśmielona, jak mówię pani Ola, bo to właśnie mogłabym Olu powiedzieć, bo to moja też uczennica jest. Dlatego, że przygotowała ze swoimi wychowawczyniami wspaniały program, ale oprócz tego, też wspaniały pomysł, tego jeszcze u nas nie było, chleb, który przyniosła pani Ola, własnoręcznie upiekła, a więc zasponsorowała nam również oprócz tego chleba inne przekąski znajdujące się na tym stole. Bardzo serdecznie Olu dziękujemy. A pomysł z chlebem też uważam, że jest wspaniały. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak powiedziałam, nie będę się tutaj rozwodziła i czyniła żadnych wykładów. Jeżeli z państwa ma ktoś z państwa chce zabrać głos, to bardzo proszę teraz. Można, może pan starosta, bardzo proszę. Szanowni państwo, bardzo dziękuję pani Jadziu za zaproszenie. Witam wszystkich naszych gości przemiłych spoza powiatu liptowskiego. Czujcie się jak u siebie w domu. Powiem tak, ja będę przemawiał w imieniu członków zarządu i władz powiatu. My mamy wam służyć. Wy swoje w życiu wypracowaliście. I my jako ci wybierani w wyborach bezpośrednich mamy patrzeć na wszystkie grupy społeczne. A tą grupą dla mnie najważniejszą i myślę dla Rady Powiatu to są emeryci i renciści. I również to pani Jadzia potwierdzi, że myślę, że przyszedł taki czas, żeby pomyśleć o emerytach i rencistach. My na terenie powiatu liptowskiego przystąpiliśmy do zbierania podpisów pod taką inicjatywą ustawodawczą Emerytura i Renta bez podatku. W przeciągu proszę państwa, niecałych 2 dni zebraliśmy już 3000 podpisów. Zachęcam wszystkich. Chcemy zebrać około 2 milionów osób i położyć posłom na Sejm, żeby wreszcie po tylu latach od transformacji ustrojowej ktoś się zajął emerytami i rencistami. Mówią mi emeryci w taki sposób: nie dajcie nam tych podwyżek 5-złotowych, 10-, 15-, 20-, nie pobierajcie podatku od tego, co już wzięliście. Po prostu.
Szanowni Państwo, życzę zdrowia, miłego pobytu. Przepraszam, ja z drugą żoną tutaj niezabawnie wracamy. Jesteśmy po prawie przejechaniu ponad 450 km, bo wczoraj byliśmy też na spotkaniu z naszymi pielęgniarkami, które wyjechały wypoczywać na naszą Wietrzyznę. Dojechaliśmy na kolację, przespaliśmy się i wracamy stamtąd. Także troszeczkę już jesteśmy zmęczeni, ale nie oznacza, że zaraz uciekniemy. Witam, pozdrawiam. Pani Jadziu, tak jak pracujesz, dalej pracuj. No i szczęścia, Boże, zdrowia, szczęścia i życzliwy duch. Bo życzliwość jest najważniejsza, a o miłości już nie wspomnę. Wszystkiego. Państwo, dziękuję również serdecznie za zaproszenie na tą uroczystość. Chciałem przeprosić w imieniu pana burmistrza Jacka Waśko za nieobecność ze względów osobistych, nie mógł dzisiaj uczestniczyć, ale przekazał list gratulacyjny na ręce pani przewodniczącej i pozwólcie państwo, że go właśnie przeczytam. Szanowni państwo, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za długotrwałą działalność, osiągnięcia, aktywność oraz umiejętność rozbudzania ciekawości życia i nieustannego apetytu na wiedzę. Życzę wam umiejętności łączenia życia codziennego z głębokimi przeżyciami życia wewnętrznego oraz pełnej satysfakcji płynącej z udziału w zajęciach uniwersytetu, a także poznawania ciekawych ludzi, dalszego poszerzania swojej wiedzy, rozwijania swoich pasji i spełniania ambitnych zamierzeń. Aby dopisywały wam dobre humory i zdrowie, a nie były pełne uśmiechu i życzliwości. Z wyrazami szacunku burmistrz miasta i gminy Jacek Waśko. A ze swojej strony jeszcze tylko dodam owocnego, miłego szkolenia dzisiaj. Życzę państwu. Cieszę się z dzisiejszego spotkania z Państwem. Chciałabym życzyć wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, a Uniwersytetowi Trzeciego Wieku działający w Dobrzyniu nad Wisłą życzę, abyśmy za 20 lat mogli się spotkać. Tak jak Klub Seniora Złotych Głos, który skończył 20 lat, tego życzę Państwu. Dziękujemy bardzo. No za 20 lat nie wiem jak to będzie, no postaramy się. Szanowna pani przewodnicząca, droga Jadziu, szanowni zebrani i do sześcianu starosto uniwersyteckiego powiatu, bo to i Dobrzyń nad Wisłą, i Lipno, i Wielkie. Panie Krzysztofie, gratuluję panu, bo to jest dzięki panu między innymi tak to dobrze funkcjonuje. Nie tylko, bo właściwie istnieje dzięki ludziom, dzięki takim właśnie jak Jadzia, ale tacy ludzie jak pan, jak burmistrz, jak wiceburmistrz, jak wszyscy sponsorzy przede wszystkim, bo to, proszę państwa, też świadczy o tym, a gdzie wy się macie pokazać.
na porządnej imprezie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za to wam serdecznie dziękuję. Wszystkim delegacjom, które tutaj uczestniczą, a przede wszystkim Mietkowi Majewskiemu, bo on też robi świetną robotę w hełmie. Dlatego też to, co tutaj dzisiaj podejmiemy, to, co dzisiaj zrobimy, to też jest taki kamyczek w naszej działalności. Szanowni panowie radni, a przede wszystkim przewodniczący Rady Miasta, to jest taka fajna sprawa, że władze tego miasta się identyfikują mało, bardzo i od serca pomagają temu uniwersytetowi. My w przyszłym roku będziemy obchodzić pięciolecie. W tym roku wielkie będzie obchodzić pięciolecie, ale na Dobrzyń przyjedziemy tu całą gromadą. Proszę państwa, zawsze mówię tutaj, kiedy występuję przed wami, dobrzy ludzie Dobrzynia nad Wisłą. I tak to trzymajcie. A ze mną jest Staszek Grzegorzewski, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Wrocławski, nowy prezes od niedawna, ale też bardzo ściśle z nami współpracujący. Staszek, dziękuję ci bardzo, że zechciałeś przyjechać ze swoją grupą i moja prześwietna delegacja. Wystarczy popatrzeć, co jedna to ładniejsza niż inna. Chciałbym się bardzo chwalić, bo wystarczy popatrzeć na Dobrzynianki, wystarczy popatrzeć na dziewczyny z Chełmna i wszystkie pozostałe. To jest taka przyjemność, a ja mam wielką satysfakcję, że jak przychodzę tutaj, to się czuję przynajmniej o 10-15 lat młodszy, bo w moim wieku tylko PESEL jest stały. Proszę państwa, bardzo popieram ideę pana Krzysztofa Baranowskiego, starosty Lipnowskiego. To do mnie brzmi, panie Krzysztofie, naprawdę, starosta Lipnowski. To, co pan proponuje dla emerytów i rencistów, proszę państwa, jeszcze troszkę, jeżeli to będzie wszystko zaakceptowane, to my możemy powiedzieć sobie tak, my w pełni usatysfakcjonowani studenci i stypendyści ZUS-u. Tak, proszę państwa, a to stypendium wcale nie będzie takie małe, bo jak tacy ludzie, jak pan burmistrz, jak pan starosta, jak pan przewodniczący się do tego dołożą, będzie świetnie. Wstawuj, spróbujemy coś takiego. Nie dajmy się, dopóki jeszcze można. Nie dajmy się, dopóki czas nam sprzyja. Seniorzy, nie dajmy się, bo takie chwile już nie wrócą. A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie. Chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować. Ja ci się nie wtrącę. Mietek chciał powiedzieć, panie pułkowniku, prosimy tutaj. I ja cię noszę. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, Jadzia już wcześniej mówiła, to są już 8 nasze spotkania. Skoro 8, to znaczy 4 lata owocnej współpracy, to 4 lata wspaniałej przyjaźni. Jak powiedział sławny człowiek, czyli Filip Brosman, kwiaty potrzebują ciepła słonecznego, żeby kwitły. Ludzie, żeby mogli być ludźmi, potrzebują ciepła przyjaźni. I niech to tak już dalej zostanie. Jadziu, na twoje ręce.
pozwolisz, że podziękujemy za te 4 lata owocnej współpracy, za tą przyjaźń, którą się razem odznaczamy tutaj i za dzisiejsze zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. Szanowne koleżanki, na jakie ręce, ale to jest dla was wszystkich, koleżanek, kolegów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrzyniu. Dziękujemy wam. Chcielibyśmy także podziękować waszym sponsorom na czele z panem starostą, z panem burmistrzem, bo ja wiem, jak to ciężko jest bez sponsorów zrobić jakąkolwiek imprezę. Dziękujemy, bo to jest nasze wspólne dziecko w końcu, te spotkania. Szanowni państwo, te spotkania byłyby nie tak piękne, nie tak wspaniałe, nie tak wesołe, gdyby nie nasze koleżanki i koledzy z tego cudownego zespołu. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Ani, Tamarze, Gosi, Maryi, Marii, tobie, no i tym dwóm dżentelmenom, którzy przywiązani, to niektórzy mówią, no jak psy na łańcuchu, do budy, tak do tych instrumentów, ani zatańczyć, ani zjeść, ani wypić, a jakoś są z nami przez tyle. Dziękujemy. Stefan, pozwolisz, że na twoje ręce znów coś muzycznego. Państwo wiedzą, że Stefan i Mietek kiedyś grali razem ze zespołem. Tylko ja byłem jej z Polski. Również w imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnie chciałem podziękować za zaproszenie. Bardzo dobrze, że integrujemy się w ramach właśnie Uniwersytetu Ziemi Dobrzyńskiej. Miło się spotkać. I nie przedłużając, pragnę zaprosić delegację z Państwa Uniwersytetu na nasze 10-lecie, które odbędzie się. Nam już minęło 10 lat. Państwo macie pół metrek tego naszego działania, ale myślę, że będziecie się rozwijać i nadal tworzyć właśnie tak zintegrowaną grupę. I również zintegrowaną właśnie z nami, z Wielkiem, z Lipnem, z Dobrzyniem, a więc razem możemy na pewno wiele zdziałać przy pomocy władz. Pan starosta tutaj oferował nam pomoc, więc myślę, że razem będziemy mogli działać i częściej działać ze sobą. Także 7 czerwca o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszamy delegację. Szanowna pani magister Elwigo, dostojni goście, w imieniu przewodniczącego Andrzeja Sapały, tutaj wielkie, pragniemy już serdecznie gorąco podziękować za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość i również zaprosić na uroczystość 5-lecia naszego UTW Wielkiem, które odbędzie się 20 czerwca. Życzymy dalszych sukcesów Panie Wielkim dla UTW Dobrzyń nad Wisłą, które tak pięknie, prawda, zawsze jest historią o działalności waszej. Możemy czytać na łamach właśnie tych współczesnych periodyków. Dziękujemy serdecznie. Спасибо.
pana, drogą koleżanką, zapraszujemy razem w razie w imieniu własnych, jak czasami Rady Miejskiej, chciałbym złożyć życzenia. Te twarze, uśmiech na tych twarzach tych ludzi, co ty im stwarzasz warunki do wypoczynku, no my wszyscy, nie wszyscy. No i tam starostek powie, to mi odmawia, to jest bardzo dobre, muszę pisać, ale jeszcze tylko pomaga, bardzo dobrze, dziękuję. Zaczynamy, prawda? Możemy początek, możemy dla wszystkich gości jeszcze, czy sponsorów naszych, możemy odśpiewać stomat. Byłoby bardziej wskazane. Zapraszamy do tańca.
ptaków świerbotem podfruną do okien od świtu. Słońcu przemieni tysiącem odcieni błękitu. Thank you.
Polską wybieramy. Podmoskowny wieczera. Ryczka dwiże sa i nie dwiże sa. Nie słyszy zadumki nasze szoraki. Звезды за мирога утра, если знали вы, как мне дороги под Москвой.